tak jak już słyszeliśmy, i powiedział im: wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Te słowa z Ewangelii Łukasza, które Jezus wypowiada do faryzeuszy, kierują naszą uwagę na to, że w wielu przypadkach Boże postrzeganie różnych spraw jest wyraźnie odmienne od ludzkiego punktu widzenia. Właśnie gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. I podobnych stwierdzeń wskazujących właśnie różnicę ludzkiej i Bożej perspektywy znajdziemy w Piśmie Świętym sporo. Chciałbym się dzisiaj skupić na kwestii postrzegania i oceny cech człowieka, sięgając w tym celu do tekstu biblijnego. Mam nadzieję, że będzie to pomocne, żebyśmy przestali patrzeć na siebie i na drugą osobę tak po ludzku, a jeżeli jeszcze tego nie umiemy, to nauczyli się patrzeć właśnie tak po Bożemu. Zacznijmy od tego, co w życiu jest ważne, a właściwie najważniejsze. I tu myślę, że dla chrześcijanina odpowiedź powinna być jasna, ale tak najpierw po świecku jeszcze. Co to może być? Sukcesy, pieniądze, prestiż. W tych kwestiach myślę, że tu wiadomo, że Biblia ma dosyć jasne i wyraźne stanowisko, że to nie mogą być rzeczy najważniejsze. Myślę, że to nawet do tego stopnia jest wyraźnie powiedziane, że nawet wśród ludzi wierzących jest takie przekonanie, że chrześcijanin to jest raczej ubogi niż zamożny, raczej pełni jakąś taką szeregową rolę, niż miałby być gdzieś wysoko postawiony. I faktycznie, rozumiejąc przesłanie Ewangelii, to te rzeczy i zaszczyty nie są potrzebne czy niezbędne, chociaż we właściwym wymiarze mogą być błogosławieństwem, takim Bożym darem, i można je też właściwie wykorzystać. Po drugie, tak po świecku, to ludzie stawiają też jeszcze coś innego na pierwszym miejscu. Nie wiem, kojarzycie taką formułkę przy składaniu życzeń, jak się mówi najczęściej? Zdrowia, szczęścia, pomyślności, tak, właśnie. Czasem jeszcze ja znam taką: zdrowia, szczęścia, pomyślności i Bożego błogosławieństwa. Dobre i to, że to się czasem też w tych życzeniach pojawia. Ale mam poważne zastrzeżenia co do kolejności. Tam nacisk jest położony zdecydowanie na te rzeczy właśnie takie doczesne, na zdrowie właśnie. Zresztą nawet też się tak mówi, no, zdrowia przede wszystkim, prawda? No, tego zdrówka przede wszystkim życzę. Zdrowie najważniejsze, resztę się kupi, prawda? Tak, żeby tylko zdrowie było. Nie wiem, dla mnie jest to takie mocno krótkowzroczne, ale z drugiej strony chyba nie ma się temu co dziwić, bo jest też hasło na zdrowie, po którym no, pije się coś, co zdrowiu nie służy, tylko szkodzi. No dobrze, no ale to jak to jest? To chrześcijanin nie powinien o zdrowie dbać? Apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze tak: w końcu, bracia, bądźcie zdrowi. Doskonalcie się, weźcie sobie napomnienia do serca, bądźcie jednomyślni, zachowując pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym, pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Więc owszem, o zdrowie należy dbać. Mówi się też o zdrowym ciele, zdrowy duch. Zdrowie, i chociaż tutaj zdrowie wymienione jest na początku w tym fragmencie, to jakby nacisk jest położony na coś ważniejszego. Kolejny fragment. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest z was i które macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem wykupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Kulminacją w tych dwóch fragmentach, tych słów, nie jest zdrowie. Jest relacja z Bogiem. To jest najważniejsze. No, w kontraście do tej formułki przy składaniu życzeń. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zdrowie jest przemijające. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swojego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.
Myślę, że te kilka wskazówek pozwala nam właśnie zobaczyć, że Boża perspektywa jest z pewnością inna od takiego powszechnego ludzkiego spojrzenia. Dobrze, idźmy dalej. Tak po ludzku jeszcze można powiedzieć właśnie coś tak o tych pieniądzach, że jakiś byt należałoby sobie zapewnić, zagwarantować, bo przecież to by było nieroztropne tak się w ogóle nie zatroszczyć o rzeczy doczesne. A tymczasem Jezus mówi, nie troszczcie się. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swego utrapienia. A szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. No i teraz po ludzku. O ty naiwny chrześcijaninie, przecież życia nie znasz. W życiu to nie ma nic za darmo. No właśnie, że jest. Przede wszystkim Boża łaska jest za darmo. Co więcej, to co zbieramy z plonów ziemi, żeby wypełnić tym żołądek, to nie jest wyłącznie efekt naszej pracy. Można zaorać, zasiać, nawadniać, zbierać, ale to nie naszym działaniem ziarno kiełkuje, wyrasta z niego łodyga, na niej kłos, który jest pełny kolejnych ziaren. W tym całym procesie ludzki udział to jest drobniutki, to jest jakiś tam mały współudział. Słońce, które świeci, deszcz, który pada, to wszystko w żaden sposób nie jest zasługą ludzkiego działania. I myślę, że w związku z tym pamiętajmy, jak dużo rzeczy w życiu dostajemy od Boga po prostu za darmo. I oczywiście Bóg chce, żebyśmy mieli też w tym udział, co jest też, zawiera się w przykazaniu 6 dni będziesz pracował. Ale to jednak pochodzi od Niego. Myślę, że myśląc o tych rzeczach, ważne są właśnie priorytety. Mamy historię Jezusa odwiedzającego dom Marty i Marii w Ewangelii Łukasza. Jezus nie skrytykował Marty, a pochwalił zachowanie Marii, dlatego że służba Marty była jakaś zła czy nieodpowiednia, tylko właśnie o to, że była dla niej ważniejsza, że była ważniejsza służba niż możliwość przebywania z Chrystusem. Więc chodzi o priorytety. Jest jeszcze jedna rzecz, którą tak pomyślałem, że po ludzku daje się usłyszeć, że jest ważna. Ci, którzy dostrzegają, że właśnie życie jest przemijające, zdrowie jest przemijające, te doczesne dobra są przemijające, to stawiają jeszcze czasem na coś innego jako taki najwyższy priorytet w życiu. Mianowicie na rodzinę, że rodzina jest najważniejsza. Tylko tu znowu otwieramy Słowo Boże i czytamy. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem, córkę z jego matką, synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować swoje życie, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, ten je znajdzie. I ktoś mógłby powiedzieć, to jest dziwna religia, zła, szkodliwa, nie szanuje wartości rodzinnych. Ale z drugiej strony, ile wart byłby Bóg, który dopuszcza przestępowanie prawa tylko po to, żeby się w jakichś sytuacjach przypodobać drugiemu człowiekowi? Czy w przestrzeni takiej publicznej mówi się o poprawności politycznej, o wypowiedziach w pewnych kwestiach. Ja tak ze swoich doświadczeń rodzinnych wiem, że taki rodzaj poprawności politycznej w kontaktach, w relacjach rodzinnych to czasem jest coś, co powstrzymuje sytuację już takich zupełnie otwartych konfliktów. Ale mimo to czasem dochodzi się do momentów, w którym no już nie ma miejsca na ustępstwa, na jakieś kompromisy czy przemilczenie czegoś, bo no we wzajemnych oczekiwaniach dobija się do granicy przykazania i nie można już dalej. No i wtedy trzeba wybrać, niestety. I ważne są wtedy właśnie priorytety. Czy patrzymy po ludzku, czy staramy się patrzeć po Bożemu? Myślę, że to, o czym do tej pory tutaj powiedziałem, no właśnie można podsumować stwierdzenie, że
dla chrześcijanina najważniejsza powinna być relacja z Bogiem. Chociaż w świecie ludzie stawiają na pierwszym miejscu różne inne rzeczy. Ale ustawienie na pierwszym miejscu czegokolwiek innego no, nie może dać trwałego efektu. Zdrowie się skończy, życie przeminie, sukcesy, finanse, z tego się też po śmierci nie skorzysta. A i ta rodzina, no cóż, no, on, na niej ciąży ten sam los, tylko jakoś tam odroczony w czasie. Mam nadzieję, że po tych kilku przykładach jesteście przekonani właśnie, że Boże spojrzenie różni się od spojrzenia takiego powszechnego ludzkiego. I wiecie, to nawet jeżeli myślimy o spojrzeniu ludzi wierzących, którzy znają biblijne prawdy, to taka pokusa, żeby patrzeć z perspektywy upadłej istoty, ona nadal istnieje i mocno w człowieku siedzi. Właśnie dlatego chcę dzisiaj zwrócić szczególną uwagę na to niebezpieczeństwo. W tej kwestii, w jakiej postrzegamy samych siebie i drugiego człowieka. I to też jest taki pewien frazes, myślę, oczywisty, żeby nie oceniać człowieka po wyglądzie, tak? To rozumiemy. No to po czym? Po charakterze? Po tych owocach, jakie wydaje, po zachowaniu. Myślę, że z Bożego punktu to wciąż może być jeszcze za mało, żeby właśnie spojrzeć na drugą osobę tak jak patrzy Bóg. No dobrze, to zacznijmy sobie od omówienia kwestii wyglądu. Księga Kaznodziei. Wszystko piękne uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca, jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Cechą wszystkich Bożych dzieł jest widzialne piękno, zauważalne. I ono miało być cały czas widoczne w całym stworzeniu. Wiemy, że niestety zostało zeszpecone, ten obraz został zeszpecony przez grzech. I to nic innego jak grzech zmienił liść róży w kolec, kotu zmienił dietę z roślinnej na mięsną i tak dalej. Ale mimo tego my jako ludzie wciąż intuicyjnie szukamy piękna. Myślę, że dlatego, że tęsknimy za tym, co zostało utracone. Bo to, co zostało utracone, miało ten obraz piękny. Tylko, że z perspektywy upadłych istot mamy tendencję do tego, żeby patrzeć tylko na tą zewnętrzną piękno, tylko na tą fasadę. No i to znowu jest problem priorytetów. Bo to zewnętrzne piękno może być przyczynkiem do zguby. O szatanie czytamy w Księdze Ezechiela. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś twoją mądrość skutkiem swojej świetności. Kilka rozdziałów wcześniej czytamy podobną historię dotyczącą narodu wybranego. W tej symbolice Bóg, Kościół, oblubieniec, oblubienica. A twoja sława z powodu twojej piękności rozeszła się wśród narodów. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi Wszechmocny Pan. A zaufałaś swojej piękności i pewna swojego sławnego imienia uprawiałaś nierząd i hojnie obdarzałaś sobą każdego przechodnia oddawałaś mu się. Myślę, że każdy z was, jak tu siedzicie, to nie tak indywidualnie, ale nawet generalizując, jest w stanie wskazać, przywołać jakieś cechy wyglądu i żeńskie, i męskie, które są ogólnie postrzegane jako atrakcyjne. Tu podobno mówi się o tym, że symetria jest taką pożądaną cechą w przypadku obu płci. Rysy twarzy, no to u kobiet bardziej łagodne, u mężczyzn bardziej takie ostre, wyraziste. U mężczyzn też ważny jest wzrost. I to akurat ma potwierdzenie biblijne. Któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Czyli jest jakiś powód, że ten wzrost jest istotny. Każdy chciałby być wyższy. Teraz będzie bardzo ważny fragment. Samuel, posłany do domu Isajego, aby namaścić jednego z synów na króla Izraela. Samuel, prorok, Boży człowiek, a myśli dokładnie tymi samymi kategoriami, o których wspomniałem. Jak przyszli synowie się zaprezentować,
to czytamy tak. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał, o, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. I na tym zasadzie można by skończyć to rozważanie. Ale skorzystajmy jeszcze z mądrości zawartej w Bożej Księdze. W Starym Testamencie znajdziemy kilka słów, które tłumaczone są w polskim przekładzie jako piękny, piękna. Korzystając z konkordancji udało mi się je w miarę tam łatwo wyszukać i gdzie one występują. Teraz pokazuję transliterację. Wybaczcie moją wymowę, nie mam pojęcia dokładnie jak się to wymawia w tym trudnym, oryginalnym języku. Ale w każdym razie tak. Pierwsza grupa tych słów, czyli te właśnie Jafi, oznacza właśnie takie zewnętrzne, widzialne piękno, taką nieskazitelność. I te słowa są użyte w odniesieniu do Sary, Racheli, Józefa, Dawida, Tamar i Absaloma, do tej żony Dawida, która miała go ogrzewać w starości i córki Joba są też tak opisane. Słowa z tej pierwszej grupy występują najczęściej w połączeniu z tym drugim słowem, czyli mar-ech, które oznacza właśnie dokładnie tak z wyglądu, wizualnie, naocznie. Kiedy tych słów używa Ezechiel czy Daniel, żeby opisać samą wizję, czy właśnie to, co w tej wizji widział, to właśnie pojawia się to słowo w odniesieniu do tego, jak wyglądał tron Boży, ci aniołowie, czy sama wizja Chrystusa. Tym słowem, a z wyglądu przypominał. I po trzecie mamy słowo takie toub, które oznacza zauważalne, pozytywne, atrakcyjne cechy. Bycie wartościowym, czyli można by powiedzieć takie może głębsze piękno. Użyte w kontekstach takich jak ujrzeli synowie Boży, że córki ludzi były piękne. Tak samo są opisane córki Lota, Rebeka, Mały Mojżesz, Batrzeba, Daniel i ci uprowadzeni młodzieńcy. Słowo to też jest tłumaczone jako po prostu dobry albo lepszy. I chyba nawet jest więcej tych użyć, kiedy na polski przetłumaczone jest jako po prostu, że coś jest dobre albo że jest lepsze. I one są użyte na przykład w takich miejscach jak opis samego stworzenia. Gdy czytamy, że Bóg to, co stworzył, spojrzał, to było dobre, to właśnie jest to słowo użyte. Niedobrze człowiekowi, żeby był sam. Czyli tak, no, niepięknie człowiekowi, żeby był sam. Owoc na drzewie poznania dobra i zła też jest tak opisany. Wiek, którego dożył Abraham też, czyli, że nie wiem, dożył pięknej starości, można by też powiedzieć. Dobra, piękna, wartościowa jest też interpretacja snów, których dokonywał Józef, interpretacji. Tak są opisane niektóre miasta, obszary ziemi, plony ziemi, czasem decyzje są też tak opisane, jak również właśnie jako taki dobry i piękny jest opisany sam Bóg tym słowem. Kilka ciekawostek z tym związanych, które znalazłem. W 12 rozdziale Księgi Rodzaju Abraham podaje, że Sara nie jest jego żoną, tylko jest jego siostrą, dlatego że była piękna i wskutek tego obawiał się o swoje życie. W 26 rozdziale Izaak robi to samo z Rebeką. Ponieważ była piękna, podaje ją, że jest jego siostrą, a nie jego żoną, bo obawia się o swoje życie. I tak sobie myślę, że po tym doświadczeniu Abrahama, które Izaak na pewno znał i też myślę, że rozumiał, jaki jest z niego morał, to i tak robi to samo. Właśnie dlatego myślę, że to takie postrzeganie piękna przez wygląd zewnętrzny jest no naprawdę głęboko w człowieku zakorzenione. Kolejna ciekawostka. Te słowa z tej pierwszej grupy, czyli Jafach, czyli piękna i to toub, czyli taki dobry, piękny, wartościowy, z reguły występują w przypadku opisu konkretnych postaci zamiennie. Czyli jest użyte albo coś z tego pierwszego grupy, albo z tej drugiej. Natomiast są miejsca, w których one występują
bardzo blisko siebie albo wymienione są zaraz jedno po drugim. I są takie miejsca jak na przykład Pieśń nad Pieśniami, która o pięknie mówi dużo, stąd dosyć oczywiste, czemu tam jest użyte jedno i drugie. W śnie Faraona o krowach i kłosach. To te dobre i tłuste są opisane jako i takie piękne wizualnie i takie wartościowe. Ale jest tylko jedna postać, którą udało mi się znaleźć, która jest scharakteryzowana naraz tymi dwoma słowami. To jest Estera. Estera jest opisana jako piękna i jako dobra. Ostatnia ciekawostka jeszcze z tym związana. Zapewne kojarzycie 53 rozdział Księgi Izajasza. Dla mnie to jest w ogóle niesamowicie wzruszający rozdział. W polskim przekładzie Biblii Warszawskiej przeczytamy tak, że w drugim wierszu. Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam mógł się podobać. I spośród tych trzech słów, trzech możliwości, to, które jest użyte w tym fragmencie, to jest to tylko drugie, to mar-ech, czyli z wyglądu. To oznacza, że Izajasz nie pisze o Zbawicielu, że nie jest piękny, ani że nie jest dobry. Tam są użyte inne słowa. Te inne słowa mówią o samej takiej już kształcie, sylwetce i o byciu obdartym z chwały. To znaczy, ja to tak rozumiem, że prezencja Chrystusa nie była taka jak prezencja tego najstarszego syna Isajego. Ale to w niczym nie przeszkadza, bo wciąż nasz Zbawiciel jest tym nauczycielem dobrym, tak jak zwrócił się do niego ten bogaty młodzieniec Ewangelii. No i przypominając to, co już padło wcześniej, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. No dobrze, a co z, to tyle z wyglądem, a co z charakterem? Wiemy już, że Bóg patrzy głębiej niż ludzkie oko. Ale jak człowiek patrzy na swój charakter i na charakter bliźniego? Pewnie na swój charakter to możemy spojrzeć tak głębiej, chociaż niektórzy czasem robią sobie jakieś takie złudzenia na swój temat. No a w przypadku drugiego człowieka, no to co nam zostaje? Właśnie jakieś czyny, zachowania, obserwacje. Jako wprowadzenie do tego rozważania czytaliśmy fragment z Ewangelii Łukasza, czyli właśnie i powiedział im, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe obrzydliwością, jest przed Bogiem. I w sumie to mam wrażenie, że każda polemika Jezusa z faryzeuszami czy z liderami w ogóle religijnymi dotyka problemu tego, że w sercu mają coś innego niż okazują na zewnątrz. Czyli patrząc na ich czyny, zachowania, można by pomyśleć, no charakter, tak, okej. Ale jednak Bóg patrzy głębiej. Dlatego też, no właśnie, inna wypowiedź. Oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz niego, stało się czyste. To jest chyba po prostu już taka cecha tej upadłej ludzkości, że od upadku przez patriarchów w czasach Jezusa aż po dzień dzisiejszy byli, są i pewnie będą ludzie, którzy są tylko tak powierzchownie pobożni. Wykonują jakieś obrzędy, podtrzymują zasady, tradycje. Problem polega na tym, że im jest brak łączności ze źródłem tego, ze zrozumieniem, ze znaczeniem. Dla chrześcijanina, który wiarę opiera na Biblii, to powinno być proste. Grzeszny człowiek, Boża łaska, nowonarodzenie, wdzięczność i wiara i z tego wynikające dobre uczynki. To jest taki prawidłowy biblijny model. I tego dotyczą właśnie słowa z listu apostoła Jakuba. Taka wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Z drugiej strony, nie wiem, może spotkaliście, ja spotkałem takie osoby, które czynią wiele dobrych uczynków, ale ich motywacja do tego jest zupełnie inna niż chrześcijańska. Tak po prostu no, mają coś takiego, że robią dobre rzeczy. I to z kolei myślę, że jest odwrotny przypadek, czyli to jest przypadek martwych uczynków, dlatego że jest pozbawiony wiary.
W związku z czym myślę, że sam charakter, taki jaki możemy obserwować czy u siebie, czy u drugiego człowieka, to jeszcze nie jest to, co w Bożych oczach czyni nas pięknymi. No i tu możemy ponownie skorzystać z mądrości Bożej Księgi, aby tak właściwie, czyli właśnie po Bożemu, bo do tego zmierzamy, spojrzeć na to, jak łączyć to zewnętrzne postrzeganie drugiej osoby, czy ekspresję swojego wyglądu z tą kwestią właśnie wewnętrzną. No i za chwilę będzie jasne też, dlaczego to o kobietach mówi się, że to jest płeć piękna, czy o żonie, że to ta piękniejsza połówka, bo te wersety, które zaraz wyświetlę, one dotyczą bezpośrednio kobiet. Ale myślę, że nietrudno zrozumieć będzie ich sens i przełożyć też na męskie podejście do tematu. Dobrze, w pierwszym liście do Tymoteusza. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kosztowne sploty włosów, ani złoto, czy perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Przypowieści Salomona, 31 rozdział, w ogóle polecam cały ten fragment. Ale w 30 wierszu, zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Piotr z kolei pisze, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Żeby jeszcze do tego coś dodać, znalazłem takie dwa cytaty Ellen White dotyczące kwestii piękna. Słusznym jest doceniać piękno i zabiegać o nie. Jednak Bóg chce, abyśmy pokochali i zabiegali o najwyższe piękno, które nie przemija. Żadna zewnętrzna powabność nie może równać się z urokiem i wartością cichego i pokornego ducha. Właściwie bardzo podobne słowa do tego, co czytaliśmy w liście Piotra. I drugi, który też mi się spodobał. Tak jak kwiat zwraca się do światła, którego jasne promienie doskonalą jego piękno i symetrię, tak i my powinniśmy zwracać się do światła sprawiedliwości, które to niebiańskie światło, padając na nas, doskonalić będzie nasze charaktery na podobienie Chrystusa. Myślę, że zbliżamy się już coraz bardziej do tego właściwego zrozumienia. Czyli tak, nasze zewnętrzne walory fizyczne są dla Boga drugorzędne. Czyli wszelkie nasze niedoskonałości fizyczne, słabości, ułomności są drugorzędne. No ale jednak widoczne piękno było cechą stworzenia. Jest wspomniane tyle razy na kartach Biblii. Dobra, spróbujmy się wczytać w takim razie w to, co napisał Paweł do Koryntian. To jest dłuższy fragment, więc ja tylko wybrałem niektóre wiersze z niego. 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Ale powie ktoś, jak bywają zbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą? Niemądry, to co siejesz nie ożywa, jeśli nie umrze. A to co siejesz nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. To, co sieje się jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się jako ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, jest także ciało duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. I dalej, oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. I dalej jest ten fragment, który myślę, że już doskonale kojarzymy. Ale to, co wynika z tej wypowiedzi Pawła, to to, że nasze obecne ciało i jego wygląd ma się nijak do tego, jak będzie wyglądać
to nasze ciało przyszłe, odnowione po przemienieniu. I wszelkie takie ewentualne piękno, które dzisiaj możemy na sobie zauważyć, jest tylko pozostałością tego piękna, które było wtedy wynikiem przy stworzeniu. Bo to działa tak, że to widoczne piękno jest efektem tego, co jest w środku, a to, co jest w środku i co było piękne na obliczu Adama i Ewy przed upadkiem, to to, że nosili Boga w sercu. No i znowu właśnie, cytując to, co wcześniej powiedziane było, Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy w serce. Tak przy okazji myślę, że nam oczywiście jest to trudno zrozumieć, jak wygląda życie w bezgrzesznym świecie. Tym bardziej, że ten świat nieupadły opisują tak naprawdę dwa pierwsze rozdziały Biblii i symbolicznie mamy ten opis w proroctwach, co będzie po powtórnym przyjściu Chrystusa. Więc myślę, że to naprawdę jest coś, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, a Bóg przygotował tym, którzy go miłują. No ale tak, wracając do tematu. Czyli Bóg patrzy przede wszystkim na nasze wnętrze i tam chce widzieć piękno. W drugim liście do Koryntian Paweł jeszcze pisze tak, a tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. No to jak to zrobić? Jak być takim, żeby Bóg, patrząc na nas, widział piękno? Wiemy już, że to nie chodzi o fryzurę, makijaż, ubranie. Jak być pięknymi w Bożych oczach? Czy jest w Biblii odpowiedź? Nie. Jest, nie jedna. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. I to jest odpowiedź. Jezus w twoim sercu. To jest jedyny sposób, żeby się Bogu podobać. To jest jedyny sposób na to, żeby Bóg patrząc na nas widział piękno. Ono się potem będzie oczywiście objawiać w naszym charakterze, w naszych uczynkach, w wyborach, w postawach. I to, czy jesteśmy piękni w Bożych oczach, nie ma bezpośredniej korelacji z naszym wyglądem. Myślę, że podobnie też jest z aniołami, bo wszyscy zostali stworzeni piękni, tacy zostali stworzeni, ale dziś już nie wszyscy są piękni w Bożych oczach. Ci, którzy pozostali przy nim, tak, ale reszta nie. Ja w całym tym rozważaniu mam taki cel, żeby zachęcić was do patrzenia na siebie i innych ludzi właśnie w ten taki Boży sposób. Gdy będziecie następnym razem stać przed lustrem i patrzeć w swoje odbicie i pomyślicie sobie, a to mam ładne, to mam nieładne, to jest fajne, to by mogło być inne, to przypatrzcie się uważniej. Spróbujcie zajrzeć w głębiej. I niech to wasze spojrzenie będzie takie według zasady, aha, jestem piękny albo piękna, bo Chrystus żyje we mnie. Albo może być tak, że no, jeszcze piękny, piękna nie jestem, bo moje serce nie należy w całości do Jezusa i to jeszcze cały czas to, co mnie szpeci, to szpeci mnie grzech. Wiecie, jaki jest najgorszy grzech, jaki się Bogu nie podoba? Taki, który Boga najbardziej boli? Twój. Ten właśnie, który możesz zobaczyć w lustrze w swoim odbiciu. Siebie samego. I pamiętajcie też o tym, proszę, kiedy będziecie przyglądać się drugiemu człowiekowi, kiedy będziecie szukać w nim piękna, to nie patrzcie na cechy wyglądu, chociaż one by były zjawiskowe. Nie patrzcie na charakter, chociażby był cudowny, urzekający. Patrzcie, czy nosi Boga w sercu. Czy da się to jakoś zauważyć, nie? Bo nie ma nic piękniejszego niż to, że ktoś ma Boga w sercu.
A jeżeli by Boga jeszcze nie znał, no to wtedy wiecie, jaka jest wasza rola i misja. Tak, myślę, że w ten sposób patrzył Pan Jezus na ludzi, gdy był na ziemi. Tak patrzeć będzie na nas Ojciec. I na zakończenie, jako taką modlitwę i serdeczne życzenie dla was, przeczytam słowa z trzeciego rozdziału listu do Efezjan. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, co prosimy albo o czym myśleliśmy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.